Arkadiusz Mikuła, wójt gminy Lisia Góra. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Nie wiem jak pan, ale wczoraj wieczorem dostałem wiadomość SMS o treści. Czy jest pan, pani zadowolony, zadowolona z wyniku wyborów parlamentarnych? Co by pan odpisał? Ja bym odpisał, że mam nadzieję, że wyniki tych wyborów przysłużą się również samorządom, przysłużą się nam wszystkim mieszkańcom, że obietnice, które były składane przez wszystkie ugrupowania, przez wszystkich kandydatów, zwłaszcza tych, którzy się dostali do parlamentu, że będą spełniane, że będziemy mogli patrzeć na to, jak te obietnice są realizowane i że nasz kraj będzie po prostu coraz lepiej się rozwijał, że nie będą to tylko jakieś brzanki, że nie będą to słowa rzucane na wiatr, że nasz kraj będzie po prostu coraz lepszy i coraz lepiej się w nim będzie żyło i że samorządom będzie coraz łatwiej, bo to często jest tak, że pewne rzeczy, pewne obietnice są później cedowane na samorządy. Ale patrząc z perspektywy samorządowca, pana bardziej interesuje finansowanie i nowa perspektywa 2014-2020, czy jednak sprawy rządowe? Co jest ważniejsze w pana oczach? Zdecydowanie ważniejsze dla mnie jest perspektywa nowa. Zdecydowanie ważniejsze są środki zewnętrzne, które możemy pozyskać na rozwój samorządu. I tutaj my, jako samorządowcy, możemy się o tyle wykazać, że pozyskując te środki możemy rozwijać nasze samorządy, możemy rozwijać nasze miejscowości, jakby bezpośrednio tworzyć taką sytuację, że naszym mieszkańcom będzie po prostu żyło się troszkę lepiej, będzie bezpieczniej, będzie wygodniej. Natomiast na niektóre, czy na większość spraw na szczeblu państwowym mamy wpływ tylko i wyłącznie przy urnach wyborczych i dlatego zdecydowanie ważniejsza jest perspektywa i środki. Albo sytuacja, kiedy kolejne zadania z rządu są cedowane na samorząd. No to rzeczywiście nie zawsze wychodzi na dobre. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj jakiejś lawiny takiej cedowania na samorządy. Myślę, że samorządy powinny zajmować się tym, co się zajmują, powinny zajmować się mieszkańcami, rozwojem naszych po prostu sołectw, a to, co rządowe, powinno być rządowe. Zostawmy politykę przez wielkie P, teraz sprawy lokalne przez duże L. Panie wójcie, zaczynaliście od dróg, rok się kończy, drogami kończycie. Właściwie tak to wygląda. Rzeczywiście zaczynaliśmy od dróg, w tej chwili ku końcowi dobiega rok budżetowy, rok dużych inwestycji w gminie Lisia Góra. I tak się składa, że rzeczywiście kończymy drogami, to znaczy jesteśmy na ukończeniu największej inwestycji drogowej w historii gminy, czyli przebudowy drogi w Pawęzowie, tak zwanej kolonii pawęzowskiej. Tam jesteśmy już naprawdę na ostatnim etapie, kładzione są masy asfaltowe, ale i chociażby rozpoczynamy dopiero przebudowę drogi ulicy Rolniczej w Lisiej Górze, też dosyć duża inwestycja i tutaj właściwie jest sam jej początek, natomiast zakres jest zdecydowanie mniejszy. No właśnie, niż tylko nowy asfalt czy coś więcej? Oprócz nowego asfaltu, zanim nowy asfalt, to budowa Zatoki Postojowej koło Wojska Sportowego w Lisiej Górze przy tej ulicy i wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej pod tą drogą, następnie dopiero asfalt, także będziemy jeździć po dobrej, wygodnej, bezpiecznej drodze i tutaj myślę, że w ciągu kilku tygodni, zanim przyjdzie brzydka jesień, bo na razie na szczęście mamy ładną jesień i wykonawcy korzystają z tej pogody, no myślę, że zanim ta brzydka pogoda, zanim zima, to będziemy mieć tą drogę skończoną. I mamy szkołę w Kobierzynie, która będzie mieć dobudowane przedszkole. Jak najbardziej. Blisko 500 000 zł. Jak najbardziej, w związku z tym, że od września przyszłego roku musimy mieć przedszkola, nie będzie mogła być oddziały przedszkolne, więc tutaj rozbudowujemy szkołę w Kobierzynie o przedszkole. Jest to mała szkoła, może niektórzy zapytają, czy jest sens, czy jest taka potrzeba, więc mogę chętnie z każdym podyskutować, kto ma jakieś wątpliwości. Traktuję szkoły na terenie gminy Lisia Góra nie jako wydatek, a jako inwestycję i zawsze będziemy pilnować i dbać o to, żeby szkoły były w dobrej formie, żeby budynki były w dobrym stanie, żeby dzieci miały dobry, duży komfort nauki, ponieważ ja ciągle powtarzam, że szkoły to jest takie serce każdej miejscowości, a zwłaszcza tej małej miejscowości. Jeszcze zanim pan został wójtem, pamiętam w Pulsie Regionu, kiedy zajmowaliśmy się i podejmowaliśmy interwencje na prośbę rodziców a propos sali gimnastycznej w Łukowej, która była nieogrzewana w trakcie zimy. Rodzice mówili, wygłaszali taki pogląd, że w gminie brakuje przedszkoli. Pan się z tym zgadza?
No więc, czy już jest wystarczająco? Po tym, jak rozbudujemy szkołę w Kobierzynie, o przedszkole, po tym, jak w przyszłym roku planujemy rozpoczęcie zaraz wczesną wiosną rozbudowy przedszkola w Lisiej Górze, między innymi o jeden oddział przedszkolny, ale i przede wszystkim o żłobek. Więc po tych inwestycjach uważam, że będziemy mieli wystarczającą liczbę miejsc w przedszkolach i tutaj będzie, myślę, że sprawa na co najmniej kilka lat załatwiona i nie będziemy mieli z tym problemu. Natomiast no, kwestia ogrzewania, mamy inny problem, jeśli chodzi o szkoły, to znaczy mamy dwie miejscowości, w których potrzebne są, niezbędne są sale gimnastyczne i Łukowa, to jest dla nas na większy przykład. Problem i właśnie sam pan wspomniał o Łukowej i rzeczywiście w tej chwili jesteśmy na ukończeniu projektowania sali gimnastycznej w Łukowej, ale także i w Brniu. I tutaj będziemy czekać na środki zewnętrzne właśnie z tej nowej perspektywy, dlatego ona jest dla mnie ważniejsza niż inne sprawy, po to, żebyśmy mogli realizować te zadania, które ja obiecałem mieszkańcom i które będziemy chcieli wykonać. Dlatego projekt kończymy i czekamy na zewnętrzne środki, na jakąś możliwość chociażby współfinansowania tych inwestycji, ponieważ sala gimnastyczna, no chociażby w Łukowej, jest niezbędna i to będzie następny krok do tego, żeby rozwijać i doposażać nasze szkoły. Panie wójcie, tak z perspektywy czasu, czy przegrana sprawa w sądzie a propos wodociągowania w Brniu panu jeszcze spędza sen z powiek, czy już pan o tym nie myśli? To znaczy, gdybym budził się rano i o tym ciągle myślał, to nic dobrego z tego by nie wynikało. To znaczy, trzeba było sprawę przełknąć, przegryźć. Ja oczywiście o niej pamiętam, patrząc ciągle w budżet, myśląc chociażby o salach gimnastycznych, gdzie przynajmniej jedna z nich mogła być za te pieniądze wybudowana. Natomiast ja nie mogę o tym ciągle myśleć. Ja muszę myśleć do przodu, muszę myśleć na przyszłość, dlatego trudno, tak w życiu bywa. Było to niezależne ode mnie. No trochę taki trup w szafie. Trzeba było się z tym uporać. Pomimo tego mamy naprawdę rok dużych, rekordowych inwestycji w gminie Lisia Góra. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim i państwa gościem był Arkadiusz Mikuła, wójt gminy Lisia Góra. Dziękuję.